Święty Duchu, w nas i wokół nas. Dziękujemy Ci, Święty Duchu, że Ty działasz teraz. Dziękujemy, że Ty mówisz do nas, że Ty nas uczysz. Duchu Święty, my jesteśmy zupełnie otworzeni. Nasze myśli, nasze emocje, one są podporządkowane Tobie, Duchu Święty. Ojcze, my wydamy stukrotny plon z tego, co teraz będzie mówione. Ojcze, my bierzemy autorytet nad wszelkim chaosem i zamętem. My nakazujemy w imię Jezusa, aby każda myśl była podporządkowana Jezusowi. Amen. Amen. Słuchajcie. Chcę Wam powiedzieć parę rzeczy na temat właśnie strachu, bo uważam, że to jest coś takiego, co dziś. To jest coś takiego, co ma niezmiernie duże znaczenie. Moim zdaniem. Jak ja mówię ludziom, że się nie boję, to mi nie wierzą. To mówią, że to jest niemożliwe. Znaczy wielu nie mówi, ale tak myśli sobie. Potem gdzieś to podważają. To, co powiedziałem. Ale ja w swoim życiu bardzo się bałem. Bardzo się bałem. Ja byłem człowiekiem, który bał się, że tak powiem, obligatoryjnie. Ponieważ ja się wychowywałem w rodzinie alkoholika, mój ojciec był alkoholikiem i mojemu życiu lęk towarzyszył od początku. Lęk. I lęk jest w ogóle czymś takim, co towarzyszy ludzkości. Ludzie się zasadniczo boją. I jak dobrze czytacie Pismo Święte, to wiecie, że Jezus przyszedł uwolnić ludzi od lęku przed śmiercią. On, kiedy stał się zastępczą ofiarą za grzechy ludzi, to On w ten sposób otworzył ludziom drogę do Ojca. I to stało się zarzewiem zlikwidowania lęku w ludziach. Czyli w ogóle nie trzeba się bać. Nie trzeba się w ogóle bać, bo skoro śmierć zostaje wyeliminowana, a śmierć jest ostatecznością, no to rodzi się teraz pytanie, co jest straszniejsze niż śmierć? Nic. Nic nie jest straszniejsze niż śmierć. Więc kiedy my w sobie prawidłowo poukładamy sprawy, to możemy wyeliminować z siebie każdy lęk. A kiedy wyeliminujesz z siebie każdy lęk, to twoje życie staje się zwycięskie. Póki z siebie nie wyeliminujesz lęków, twoje życie nie będzie zwycięskie. Bo diabeł będzie miał zahaczenie na twoje życie. I tyle. Bo wszystko na tym świecie funkcjonuje w ten sposób, aby cię zatrzymać, tak? Przed sukcesem. A lęk jest główną w ogóle strategią diabła. To jest główna strategia diabła. Wiecie, ja tak sobie trochę chciałbym, żebyście mogli sobie troszkę zobaczyć, co mówi Pismo. W drugiej Księdze Mojżeszowej jest taki tekst. Druga Mojżeszowa, 35 rozdział. Od wersetu 30. Jest napisane tak. Powiedzmy werset 30. I rzekł Mojżesz do synów Izraela. Oto Pan powołał imiennie. Chcę Ci coś powiedzieć na samym początku. Bóg Twoje i moje życie powołał bardzo osobiście. Jest bardzo osobiste powołanie. My nie jesteśmy powołani wszyscy razem, tylko każdy z osobna. Dlatego jest napisane, że każdy zda sprawę przed Bogiem ze swojego życia. Jest napisane, że każdy swój ciężar poniesie. Nie czyjś. Ktoś nie poniesie ciężaru swojego męża, żony, dzieci. To nieprawda. Jakbyśmy głęboko poszli w to, to tak naprawdę przede wszystkim to my jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Za siebie. Ja już teraz nie poruszam tematu, że wiele odpowiedzialności, które ludzie wzięli na siebie, to są odpowiedzialności iluzyjne, bo oni nie potrzebowali wziąć tych odpowiedzialności, ale wzięli. A nawet jeśli są zdrowe odpowiedzialności pod tytułem, że stajesz się matką, ojcem, no to są też rzeczy na jakimś poziomie. Że tak naprawdę jest częściowa odpowiedzialność, bo potem na przykład to dzieci rosną i odpowiedzialność się kończy.
Bóg powołuje imiennie. Chcę, żebyście zrozumieli to. Ja wam pokażę, jaki wpływ ma lęk na całokształt życia człowieka. Najpierw musimy zrozumieć, że tak jak my tutaj siedzimy, to każdy z nas osobiście jest przez Boga powołany do odrębnego życia i odrębnego sukcesu. Odrębnego życia i odrębnego sukcesu. W ogóle wiecie, że Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Taki to Bóg jest, nie? To nie jest postać, która chce, żebyśmy coś zrobili. To nie jest postać, która chce, żebyśmy osiągnęli jakieś rzeczy dla Niego, bo takie rzeczy nam wbiła w łeb religia przez lata. W ogóle Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Człowiek, jeżeli jest nieszczęśliwy, prawda, to żaden z niego sługa Boży. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem spełnionym człowiekiem w ogóle. Jestem spełnionym człowiekiem, dlatego ja mogę służyć Bogu. Rozumiecie? Moja żona nie dopełnia mojego życia, moje dzieci nie dopełniają mojego życia, kościół, jeden, drugi, piętnasty nie dopełnia mojego życia, nic nie dopełnia mojego. Ja w ogóle spełniony człowiek jestem. Kiedyś moja żona do mnie powiedziała, ty jakbyś miał możliwość wyjechania na taką bezludną wyspę, to byś pojechał, wziąłbyś swoją Biblię i mógłbyś tam być, nie? Ja mówię, to jest jakaś opcja. Niespecjalnie bym jakoś umierał z udręki, prawda? Bo ja wiem, że ja jestem indywidualnie powołany. Skoro ja jestem indywidualnie powołany, to ja jestem indywidualnie kochany. Ja się w ogóle czuję kochany. Jestem kochanym człowiekiem. Kochany. Wstaję rano i wiem, że jestem kochany. I dlatego mam pełne spełnienie jakby wewnętrzne. I mam pewność, że Bogu w ogóle chodzi o mnie. I ty musisz mieć pewność, że Bogu o ciebie chodzi. Nie o jakieś spełnienie jakiegoś celu. Bo to nie tak. Ludzie mówią, ja mam misję. Tak? Ja mówię, a ja nie wiem, czy ja mam misję. Ja nie wiem, czy ja mam misję. Słowo honoru. Ja nie wiem. Ja się nad tym nie zastanawiam, bo ja tak samo jak wiecie, że ludzie pytają, jaka jest wizja waszej służby. Ja mówię, no nie wiem do końca. Coś jestem w stanie na potrzebę sytuacji ukręcić, nie? Przyprowadzam ludzi do Jezusa, bo uważam, że to jest bardzo słuszna sprawa. Zamierzam zaludniać niebo, takie coś. Zaludniam niebo, uzdrawiam chorych, wypędzam demony. Jeśli mam możliwość wskrzeszenia zmartwych, to robię. Prezentuję Chrystusa, buduję ludzi, kocham ludzi, śnią mi się w ogóle. Ostatnie miesiące to mi się ludzie po nocach śnią w ogóle. Coś takiego mi się dzieje z głową, słuchajcie, po prostu, że jeszcze mi się nie działo. Tak? Kocham człowieka w ogóle, dobrze mi z człowiekiem. Nie? Ale czy nazwać to można jakąś misją? Ja nie wiem. Wymieniamy doktrynę, nie zgadzamy się z tym, żeby było zafałszowanie, które jest w kościele, więc no to robimy. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że to są jakieś tam cele, ale tak naprawdę ja wiem, że Bóg, to On przede wszystkim ma dla mnie takie powołanie, abym ja osiągnął najwyższy poziom szczęścia w życiu. Najwyższy poziom szczęścia. Dlatego tu jest napisane, że Bóg powołuje imiennie. To i ty masz imię jakieś u tego Boga. On ciebie zna po tym imieniu, tak? Imiennie to znaczy osobiście, indywidualnie. I teraz list do Rzymian. 11:29. List do Rzymian 11:29. I tak. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Zobacz, co tu jest napisane. To nieodwołalne jest. Czyli zobacz, to on nigdy nie zmienił zdania, na przykład. On nigdy też nie zmieni zdania, że na przykład chce, że jak on oświadczył ci, że chce, żebyś był spełniony, żebyś był szczęśliwy, to on nigdy nie zmieni zdania na ten temat. Czyli Bóg nigdy nie zmienia zdania na temat twojego powołania. Nigdy. Nigdy. Ja mam często przypadki takie, że ludzie przychodzą do mnie, mówią, pastorze, upadłem. Ja mówię, no rozumiem, że upadłeś. Znaczy, no nie rozumiem, że upadłeś, ale upadłeś. No leżysz i kwiczysz, okej, no taka sytuacja jest. I co teraz z moim powołaniem? Ja mówię, no nieodwołalne są powołania i dary Boże.
To co mam teraz robić? Ja mówię, wstać, ogarnąć kuwetę i iść do przodu. No co ty masz teraz robić? Idź, rób to, co robiłeś. A co Bóg na to? Ja mówię, no nieodwołalne są powołania i dary Boże. W ogóle, jakby, ja to się zawsze śmieję, jak ludzie panikują, że tam upadli, zgrzeszyli. Ja mówię, wiesz, jest taki myk, że Boga twój grzech nie dotyka w ogóle. Grzech to ciebie dotyka. To ty masz problem z tym, że upadłeś, a nie Bóg. Bóg to w ogóle ciebie widzi przez Chrystusa Jezusa, tak jakby miał założone okulary w kolorze krwi. Tak, i on cię tak widzi. Czy ty w ogóle jesteś w porządku, czy ty nie jesteś w porządku, to on cię widzi przez Chrystusa. Dlatego też wiecie, że zbawienia nie można stracić. No nie możesz tego zrobić, to nam napruli we łbach, rozumie, że tam nie będziesz taki, to stracisz zbawienie, w ogóle wiesz, nie? Do mnie mówią, do piekła idziesz, ja mówię, uspokój się, ty nerwowy jesteś, mówię po prostu. Ja idę do nieba, nic mnie nie zabierze z tej drogi nieba. Ale Bóg nigdy nie zmienia zdania na twój temat, pamiętaj. Czyli w ogóle powodzenie, sukces, szczęście, radość, zadowolenie, to są rzeczy, które są wmontowane w twoje życie. Oczywiście tam jest służba, tam są w ogóle wiele innych dziedzin, ale najpierw, tak, to w ogóle to jest te miłosne zainteresowanie twoją osobą. W ogóle, tak jak się ma dzieci, no kurczę, no co chcę, patrzę na to dziecko. Ja mam dwoje dzieci i słowo honorowane daję, ja po prostu, ja nie mam jakiejś wizji na te dzieci. Ja nie mam takiej wizji, że na przykład patrz na moje dziecko i teraz mówię, to moje dziecko będzie takie, takie, takie. Ja nie mam, ja nie wiem, jakie ono będzie, to dziecko. Będzie, ja mam, szczęśliwy będziesz. O. Ja będę tak robił teraz w modlitwach, żebyś ty szczęśliwy był. Tak? Żebyś ty szczęśliwa była. Uczę te dzieci chodzenia drogą Bożą, jakby prowadzę je odpowiednio, ale ja ale nie planuję jakoś specjalnie ich wielkiej przyszłości. Mam marzenia o szczęściu tych dzieci. Bo jeden może być szczęśliwy będąc, nie wiem, milionerem, drugi będzie szczęśliwy będąc podróżnikiem. Ja nie wiem. Ja nie wiem. I to jest, to troszeczkę też tak jest z Bogiem, że jakby to, te powołanie to jest o wiele głębsze niż wykonanie czegoś. Dlatego chcę, żeby się zrozumieli, te nieodwołane są powołania i dary Boże, to jest o wiele głębsze niż dotyczące tylko jedynie służby. To tak troszkę na początku kwoli wstępu i przejdziemy sobie Izajasz 49 rozdział. Izajasz 49, 1, 3. Jest napisane tak. Słuchajcie mnie wyspy i uważajcie wy dalekie narody. Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki, nazwał mnie po imieniu i uczynił moje usta ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczaniem mnie schował. I rzekł do mnie, jesteś moim sługą Izraelu, przez ciebie się wsławię. Więc zobacz, Bóg dba w swoim założeniu, abyś swoje powołanie zupełnie wypełnił. To jest bardzo osobista sprawa Jego. Chcę po prostu na samym początku nakreślić ci wagę twojej osoby. Bo jeżeli ty nie chcesz się bać w życiu, to pierwszą rzeczą, którą ty musisz zrobić, to zobaczyć, jakie ma do ciebie podejście Bóg. Jemu zależy na tobie. On ciebie ogarnął z każdej strony. On jakby włożył w ciebie potencjał, ogarnął cię z każdej strony, dba o to, żebyś zrealizował ten potencjał. I ty musisz w ogóle w to wierzyć. Ty musisz w to wierzyć. Ty musisz wierzyć, że jak on zaczął coś w twoim życiu, to on się nigdy z tego nie wycofuje. To ty się możesz po głupiemu gdzieś wycofywać i nie realizować tego szczęścia swojego w życiu. I w związku z tym też dalszych Bożych planów. Ale on się nigdy nie wycofa. I kiedy ty tylko decydujesz się, że ty będziesz się rozwijał, to on cię w ogóle będzie tak stymulował, że się w głowie nie mieści. Wiecie, my przez lata naszej służby mieliśmy bardzo różne rzeczy. Bardzo różne i wielokrotnie niektóre z nich to były bardzo niebezpieczne. Mieliśmy kiedyś wypadek, wracaliśmy z usług, masa ludzi przyszła do Jezusa. Pamiętam, byliśmy w takim jednym kościele zielonoświątkowym. To były takie początki naszej służby uzdrowieńczej. Ja pamiętam, pastor taki był srogi, taki był pastor. Tak się patrzył na mnie dziwnie tam, który mnie tam zaprosił. I tam było bardzo dużo ludzi chorych. Ja pamiętam, wszedłem na tą scenę i mówię tak.
i chciałem głosić Ewangelię. A Duch Święty mówi, zanim będziesz im mówił, że umarłem za ich grzechy, wstałem z martwych, to powiedz, że ktoś, kto jest chory, niech tutaj wejdzie na tą scenę i zostanie uzdrowiony. A ja myślę sobie, na pewno tak nie powiem. Ale powiedziałem. Ja pierwszy raz tak powiedziałem. Dzisiaj wiesz, dzisiaj to ja się z tego mogę śmiać, tak? Bo ja w ogóle wiesz. Ale wtedy dla mnie to było trudne, bo moja znajomość Boga też dopiero była zupełnie inna. Poznawałem tego Boga. I wiecie, jak powiedziałem już to, wykrztusiłem z siebie, to taka myśl oczywiście przyszła, może nikt nie przyjdzie. Ale przyszło. Przyszło ich dużo. I byli ciężko chorzy. I wyszedł człowiek i się go pytam, co ci jest. A mówię, mam cukrzycę. A drugi ma raka. I oni tam w ogóle stali w takim rzędzie. Ja mówię, dobrze, Panie Boże, ja będę kładł na nich ręce. Ci ludzie byli uzdrawiani. Ten pastor później, to my się śmieliśmy, bo taki bębenek był malutki. To złapał ten bębenek, w ogóle coś się zmieniło w tym pastorze. Zaczął skakać na tym bębenku. Ten facet miał tak 6,5 dyszki, no i tak latał z tym bębenkiem. I wiecie, z takiej usługi wracamy. Cudowne rzeczy się dzieją i mamy wypadek samochodowy. 11 metrów toczymy się samochodem, samochód się rozlatuje, wypadają szyby, okna, miażdżony jest ten samochód. Jeszcze Norbert Pasów nie zapiął, z tyłu siedział, słuchajcie, waliło go między dachem a podłogą. A ja pamiętam, krzyczałem, diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem. Dlaczego ja to wiedziałem? Ponieważ ja znałem moje powołanie. Rozumiecie? Ja byłem w ogóle przekonany o tym wewnętrznie, że to się tak nie kończy w ogóle. Że takie coś to nie ma tak w życiu. Że to się idzie z tym Bogiem, to tak nie ma w życiu. To nie! To nie to, że wypadłeś z drogi, się toczysz samochodem, umarłeś. Rozumiesz? To groteska jakaś. To nie jest ta Biblia. To nie to jest, tak? To nie jest to słowo, które mówi... I rzekł do mnie, jesteś moim sługą, przez ciebie się wsławię. No ja nie wiem, czy się można wsławić przez kogoś, kogo szlak trafi, wypadając z trasy. No tak? Jak to wsławię się? Przez co się wsławię? Że mieli wypadek i umarli? Że się wsławi przez to? To coś by było z tym nie w porządku, rozumiesz? Co to za postać jest? W ogóle jakiś kłamca. Ale to nie kłamca. To on powiedział, to nieodwracalne są powołania. Ja będę chronił twoje powołanie. Ja będę cię prowadził w tym, tak? Tylko ty się z tym zgódź. Ty się zgódź, że jesteś wyjątkowy. Ty się zgódź, że jesteś wyjątkowy. Zgódź się na to. Ty zgódź się, że jesteś cenny. Ty nie zaprzeczaj temu. Ty nie mów, że ty jesteś coś. Ty powiedz, że jesteś ktoś. Bo ja nie umarłem za coś. Ja tu nie przyszedłem na ziemię, żeby za coś umrzeć. Rozumiecie? On nie za coś umarł. On nie umarł za zające. Tak? On za ludzi umarł. Za człowieka. Ja wiecie, ja zacząłem ten temat dogłębnie badać. Ja zacząłem rozumieć, jak Bóg mnie kocha. Jak On mnie kocha. I że On dba o to, aby moje życie zostało wypełnione do końca. To nie oznacza, że ja nie mam w tym udziału, to nie oznacza, że ja nie mogę tego zatrzymać. Ja mogę to zatrzymać, jeżeli przez głupie rzeczy w swoim życiu, prawda, będę je robić, to ja to zatrzymam. Ale zasadniczo z Jego strony to jest wszystko tak na zycher dopięte, tak? To nie ma luki jakiejś, nie ma. Jest napisane, nie śpi i nie drzenie stróż Izraela. Ja zawsze do ludzi mówię, ty w ogóle uwierz, że jesteś chroniony, to będziesz chroniony. Jak ty nie wierzysz, że jesteś chroniony, rozumiesz, to dostajesz w łeb od diabła i się kołujesz całe życie, taki chodzisz, zawirowany jak byk na lodzie. Zobacz. Pierwszy list Piotra 1:3 pokazuje nam dalszą część tej historii. Pierwszy list Piotra 1:3 mówi tak. Dobrze? Nie. Drugi Piotr. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkich, co jest nam potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Jego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Czyli Bóg powołał nas do konkretnych zadań i wyposażył do wykonania ich. Czyli zobaczcie,
To jest wszystko wstęp do zrozumienia tego, że lęk nie może nad nami panować. Bóg powołał nas do konkretnych zadań i wypełnienia tych zadań, czyli dał nam do tego moc. Wszystko zostało nam darowane, czyli nie dosyć, że ja jestem cenny, nie dosyć, że ja jestem ważny, nie dosyć, że On mnie kocha, nie dosyć, że On mnie chroni, to ja jeszcze posiadam taką baterię w swoim życiu, za pomocą której jestem w stanie przebić się przez każdą sytuację życiową. Nie tylko przebić się bez szwanku, tak, ale coś zbudować za tym przełomem. Rozumiecie? A zatem, co stoi na drodze realizacji tego wszystkiego? Teraz spójrzcie. Bóg Cię kocha. Bóg Cię wyposażył, Bóg Cię powołał, Bóg Cię udrożnił, Bóg Cię chroni. Dlaczego zatem przeciętny chrześcijanin to nie jest realnie zwyciężająca osoba? Przez strach. Strach. Strach jest pierwszym wrogiem Twojego powołania. To w ogóle Twój wróg. To jest Twój wróg. Widzicie, że w Biblii jest kilkaset razy napisane nie bój się, nie lękaj. Kilkaset razy. A wiecie, że w ogóle w Biblii jest napisane 4 razy bądź ostrożny? 4 razy. 3 z nich jest w odniesieniu do dbałości o rzeczy święte. Bądź ostrożny z rzeczami świętymi, czyli mądrze zarządzaj różnymi formami świętości w Twoim życiu. I raz to nie wiem, co tam jest napisane, już zapomniałem, dlaczego bądź ostrożny. A więc widzimy Boga, który cały czas jakby krzyczy do ludzi, nie bój się. A w ogóle Wy wiecie, ile jest dzisiaj wyodrębnionych medycznie fobii? 720 chyba, parę. Tylko tyle znaleźli, chyba im się więcej już nie chciało szukać. W ogóle, jak ja sobie przeleciałem historię takich ludzi, którzy są znanymi aktorami, politykami i tak dalej, rozumiecie? I nie wstydzą się mówić o tym, że są na terapiach, no to po prostu mi człowieku zaczęły włosy w cudzysłowie rosnąć na głowie. Ja zobaczyłem bohaterów, ludzi, których ja uważałem za bohaterów, taki, bo to oglądasz jakiś film, jakiś bohater, tak, jest, tak? Okazuje się, że on się boi ciemności. I on na terapię chodzi. I on tam siedzi z terapeutą, proszę Ciebie, za $200 za godzinę. Rozumiesz, o co chodzi? I terapeuta go trzyma za rękę, bo on się boi ciemności. Rozumiesz? A on robi wspaniałe filmy i tam bohaterem jest w tych filmach. Tak? No przecież to jest szok. Ludzie, którzy są teoretycznie kimś, tak? W rzeczywistości są dominowani przez lęki. Spójrz na swoje życie. Na swoje życie, poprzednie i teraźniejsze. Gdybyś z życia swojego poprzedniego i teraźniejszego wyeliminował lęk, gdzie byś był dziś i co byś dziś osiągnął? Zobacz. Lęk Cię zablokował. Lęk Ci zrobił taką robotę jak Gesslerowa. Rozumiesz, o co chodzi? To Ci zrobił lęk. Lęk Ci to zrobił. Lęk zrobił rewolucję w tobie. Ludzie się przyzwyczaili do lęku. Są przyzwyczajeni do tego, że towarzyszy im strach. Rozumiecie? Gdziekolwiek są, tak? Automatycznie podłączają się pod rzeczywistość lękową, która jest na zewnątrz. Są w ciemnych piwnicach, w ciemnych zaułkach, w trudnych sytuacjach. Momentalnie łapie ich lęk. Wiecie, że lęk to duch, to duch. A powiem Wam coś ciekawego o lęku, że to duch bardzo silny. Jedna z najsilniejszych warowni, jakie istnieją na świecie, to warownia lęku. Warownia lęku. Zawsze, przez całe moje życie, szukałem bohaterów. Zawsze. Dopiero teraz rozumiem, dlaczego szukałem tych bohaterów. Wiecie, dlaczego szukałem bohaterów? Bo nie chciałem się bać. Szukałem wzorców, które się nie boją. Czytałem o nich w książkach, oglądałem w telewizji, w kinach.
kochałem bohaterów. W 2001 roku nawracam się. W więziennej celi oddaję życie Jezusowi. Spotykam największego bohatera wszechczasów. Rozpieprza mnie to na kawałki, w ogóle mówię. Bohater. Bohater. To bohater. W ogóle szedł do przodu jak przecinak, mówię. Mówię, Panie Boże, zszedłeś na ziemię jako człowiek. Przez 30 lat wychowywałeś się w zwykłej rodzinie. Byłeś stolarzem. Z pism i z Twojej relacji z Ojcem przez wiarę przyjąłeś, że jesteś Mesjaszem. To już dla mnie jest kozactwo. Wszyscy byli przeciwko Tobie. Wszyscy. Człowieku. Wyobrażasz sobie to? 2000 lat temu rzecz się dzieje. W Izraelu. Cieśla z Nazaretu staje i zaczyna ogłaszać, że jest Mesjaszem. Dzisiaj wezwali by pogotowie ze szpitala psychiatrycznego. W tamtym czasie chcieli go po prostu zabić, sprzątnąć. Po prostu był postacią absolutnie niezgodną ze środowiskiem. Ale co w nim było? Była w nim odwaga! Była w nim odwaga! Przez wiarę on idzie na krzyż! Przez wiarę on tam się daje powiesić! On mówi, ja nie, nikt mi życia nie zabiera! Sam je oddaje! W Getsemane dochodzi do takiego stanu, tak, że fizjologicznie wychodzi mu krew przez skórę. Ma taki docisk. Wiecie, co to jest za docisk? Ma taki docisk. Wszystko i wszyscy mówią, mylisz się, Jeszua! Mylisz się! Jesteś w błędzie, zapłacisz za to cenę. A on wierzy w zmartwychwstanie, bo wyczytał o tym w Pismo, że on wstanie zmartwych. Ale daje się zabić, twierdząc, że wstanie zmartwych. Mówi do swoich uczniów, spotkamy się później. Teraz idę umrzeć, spotkamy się później. Co to w ogóle jest? Z czym on walczy? Co odpiera? Strach. On zwalcza strach. Zobaczyłem bohatera. A potem się zorientowałem, że zamieszkał we mnie. Mówię, o Boże. To, co prezentowałeś sobą, chodząc po ziemi, jest dzisiaj we mnie. To nie jest gdzieś daleko. To jest ze mną połączone. To jest połączone. To jest połączone. Dalej czytam w tej starej Biblii, że możecie czynić rzeczy takie jak ja i większe czynić będziecie. Przez lata dochodzi do mnie, że to nie chodzi tylko o uzdrawianie chorych, wypędzanie demonów. Tu chodzi o to, że facet rozpieprzył lęk w swoim życiu. Że szedł do przodu. Nie zatrzymał się. Czyli co? Można to zrobić. Można, ludzie, się nie bać. Można osiągnąć sukces w życiu. Można nie być byle kim. Można. Tylko trzeba przeciwstawić się strachowi. Księga Hioba. Najstarsza księga w Biblii. Często to powtarzam, bo to jest bardzo ciekawa księga. To nie jest księga, żebyśmy się z niej dowiadywali tego, że Bóg daje choroby i niemoce. To jest w ogóle inna księga. Ta księga o tym w ogóle nie mówi. Ta księga, posłuchajcie, może słyszeliście to, może tego nie słyszeliście. To pierwotyp Chrystusa. To prorocza informacja o Chrystusie. O Chrystusie. Pierwsza księga w Biblii. Rozumiecie? To prorocza informacja o Chrystusie. Wcielonym Bogu. Przeżywającym dramat na ziemi. Dramat na ziemi. Rozumiecie? To dramat na ziemi on przeżywa. Jezus przeżył ten dramat. Rozumiesz? Ale zobacz, co jest napisane w Księdze Hioba.
18 rozdział, 14 werset. I teraz posłuchaj. Mądrości z nieba. Wyrwany ze swego namiotu, w którym czuł się bezpieczny, zostaje zapędzony do króla strachów. Król strachów. Potężna siła demoniczna. Król strachów. Główny, najpotężniejszy arsenał szatana to strach. Jedynie w tym miejscu, w całej Biblii, diabeł nazwany jest królem. W Nowym Testamencie nazwano go ojcem kłamstwa, ale nie królem. Tu jest jedyna informacja, że to król strachów. Strach podważa całe twoje powołanie. Od najdrobniejszego elementu szczęścia po wykonywanie dzieł Bożych. On jest jak łapka do gwoździ. On ci wszystko podważy. Jeżeli nie wyjdziesz do walki ze strachem, strach ci wszystko podważy. Wszystko ci podważy. Wszystko ci podważy. Rozumiesz to? Bo to król strachów. Bo to jest pewnego rodzaju potężna siła demoniczna. To nie jest coś słabego. Ludzie mówią, a to drobiazg. Jakiś mały drobiazg. Ja mówię, nie ma małych drobiazgów lękowych. Ja w ogóle jak widzę, że w moim życiu zaczyna istnieć najdrobniejszy element lęku, to jest wojna dla mnie. To wojna. Wojna. Jeżeli idę przez osiedle i idzie pies, ja odczuwam stan lękowy wobec tego psa, to jest, ja jestem już na wojnie teraz. To ja już na wojnie jestem. Rozumiecie? To nie jest dla mnie banalne. Ktoś powie, przecież możesz zejść mu z drogi. No pewnie, że mogę. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wszystko mogę. Pokazuję wam różne fałszywe teologie, które są. Strach wyrywa cię z wiary. Budujesz swoją wiarę. Rozwijasz swoją wiarę. Ale kiedy decydujesz się bać, kiedy poddajesz się strachowi, to twoja wiara zaczyna topnieć. Ile razy ci wiara stopniała w życiu? Zobacz. Przyjąłeś strach. I co zrobiłeś? Cofnąłeś się. I koniec. Cofnięcie. Cofnięcie? Nie. Masa ludzi tak robi. Cofa się. Strach krok po kroku różne dziedziny twojego życia, które Bóg wzbudził, tak, przenosi w ogóle w przestrzeń śmierci. Bóg w tobie wzbudza potencjały. Bóg w tobie wzbudza potężne marzenia. Bóg w tobie wzbudza chcenia różne. A zobacz, jak łatwo to, żeby to umarło. Masz ideały. Powstaje w tobie jakaś wizja. Ale wystarczy zacząć się bać, puścić tam strumień strachu. To zacznie topnieć, robi się małe, nieważne. Ach, bez tego też mogę żyć. Bez tego też mogę żyć. Spójrz teraz w swoje serce. Ile pogrzebałeś ideałów przez strach? Ile ideałów człowiek pogrzebał przez strach? Kim nie zostałeś przez strach? Jakich wyzwań nie podjąłeś się przez strach? Rozumiecie? Ja bardzo dużo pracuję z ludźmi. Ludzie rozmawiają ze mną i często mi mówią, kim chcieli być, co chcieli robić. Mieli marzenia, mówię, czemu tego nie zrobiłeś? Spuszczają głowy. Mówię, bałeś się. Posłuchajcie, z mojego życia historia. Mój ojciec, on był alkoholikiem, powiedziałem wam, ale on był alkoholikiem z jakiegoś powodu. Wiecie, z jakiego powodu mój ojciec był alkoholikiem? On miał marzenia. Marzył o tym, żeby być marynarzem. On marzył, on kochał morze. To był człowiek, który poszedł do wojska w wieku 17 lat, do marynarki wojennej i był tam 5 lat. To w ogóle 3 lata trwała marynarka, w marynarce były, a on poszedł jeszcze 2 lata wcześniej, bo było można, rzucił wszystko dla marynarki wojennej. Tam szkołę tam sobie kończył, wszystko, kochał morze, kochał morze. I on na którejś z przepustek poznaje moją mamę.
I moja mama mieszka w małej miejscowości podwarszawskiej, jest wychowana w ubogiej rodzinie, jest nauczona tego, żeby ciężko pracowała i żeby na zbyt wiele nie liczyła. On ją zaczyna kochać. Kocha ją. I mówi do niej: Basiu, zamieszkajmy nad morzem. Będę marynarzem, będę pływał. Ale Basia jest mała w środku. Dla niej wyprowadzenie się nad morze to jest wielka rzecz. To jest porzucenie swojego miejsca zamieszkania, swoich znajomych. To jest urwanie czegoś, w czym ona czuje się bezpieczna. Ona mówi: Marian, my nie pojedziemy nad morze, my zostajemy tu. A on ją kocha. I on z nią tam zostaje. Jej strach. Jej strach, na który on się otwiera, tak? Powoduje, że umiera jego marzenie. Facet staje się alkoholikiem. Zaczyna pić. To dobry człowiek. Do końca dni. On nigdy nie uderzył matki. Ja nie słyszałem wulgarnego słowa od tego człowieka. Nigdy. Rozumiecie? On po prostu pił, nie? Upijał się do nieprzytomności przez lata. Nie był łobuzem, nie był kryminalistą. Padło przez strach. Rozumiecie? To jest szok. Strach ma za zadanie zatrzymać cię przed tronem diabła. On ma cię zatrzymać przed tronem diabła. Masz stać przed tym tronem diabła i oddawać diabłu cześć. Masz się bać. Każdy człowiek, który się boi, oddaje chwałę diabłu. Każdy człowiek, który się boi, oddaje chwałę diabłu. Zrozumcie to. To król strachów. Nie bagatelizuj lęku. Nie mów. To mała sprawa. To nie jest mała sprawa. To bardzo poważna sprawa się bać. Ja się bardzo bałem w życiu i postanowiłem, że ja się nie będę bał. Czy przychodzi do mnie strach? Oczywiście. Bo musiałbym nie mieć mózgu, żeby nie przychodził. Musiałbym nie mieć układu nerwowego. Tylko to, że on do mnie przychodzi, to nic nie znaczy. Bo on natrafia, tak, na innego króla. Bo ja już wiem, jak mnie Bóg kocha, bo ja już wiem, jak mnie Bóg chroni, bo ja już wiem, jaki jestem dla Boga ważny i ja wiem, co ja posiadam. I kiedy lęk się zbliża do mojego życia, to natrafia na innego króla, na króla o wiele bardziej potężnego. Rozumiecie? I to jest konfrontacja. To jest konfrontacja. I to się popularnie nazywa odwaga. To jest odwaga w ogóle. Odwaga to jest działanie mimo lęku. Działanie mimo. Strach to chwała oddawana szatanowi. Strach czci diabła, rozumiecie? Strachem czcimy diabła, a odwagą czcimy Boga. Nie dajcie sobie wmówić nigdy w życiu, że chrześcijaństwo polega na tym, żeby być ostrożnym. Bądź ostrożny, bądź zrównoważony, będzie dobrze. Ci ludzie, bohaterowie tej Biblii, nie byli ostrożni i nie byli zrównoważeni. Oni zdobyli świat. Święty Paweł to nie był ostrożny człowiek. To był bardzo nieostrożny człowiek. Bardzo nieostrożny. I nigdy nie uczył nikogo, żeby być ostrożnym. A dzisiaj się uczy ludzi. Bądź ostrożny i zrównoważony. Uważaj. Uważaj. A my uczymy ludzi czegoś innego. Mówimy, idź odważnie do przodu. Diabeł to pała. Mówię, wypisz to sobie na ścianie w domu. Po prostu. Nie bój się i nie lękaj. Kiedy urodziła się nasza córka, kiedy była malutka i przychodziła i mówiła: tato, mogę wejść na szafkę? Ja mówię, oczywiście. A jak? A ja mówię, musisz sobie przystawić ten stołeczek i z tego stołeczka tam wejdziesz. I ona wchodziła na szafkę.
Tato, mogę skoczyć z szafki na łóżko, ja tylko zmierzyłem mniej więcej, oceniłem jej możliwości. Oczywiście, że córeczką możesz skakać. Wal śmiało. Agata tylko stawała w drzwiach, chwilę oczy zakrywała. Tato, na pewno mogę, podwa, jestem tata, wiesz o co chodzi, wiesz co teraz się dzieje, relacja, syn, Bóg. Tak? Syn, Bóg, mały synek stojący na szafie, rozumiesz, życia, i Bóg siedzący, tak? I on wpatrzony w syna, a syn wpatrzony w ojca, tak? I tato, dam radę? I głos Boga, oczywiście, oczywiście, że dasz radę. I ona szła jak przecinek. Sara, ona się wychowywała bez lęków. Nigdy z mojej strony nie usłyszała czegoś takiego, bądź ostrożna. Sarusiu, uważaj. Tato, mogę iść na dwór? Ja mówię, idź. Idź na dwór. Idź pod blok i tam sobie biegaj. Ona, ja nigdy nie powiedziałem do mojego dziecka, bądź ostrożne. Nigdy. Wiecie dlaczego? Bo ja czytam Pismo Święte. Ktoś powie, to jest nieludzkie. Ja mówię, oczywiście, że to jest nieludzkie, bo jestem antyhumanista. To nieludzkie, co mówię teraz. I sprzeczne, tak? Z humanistycznym systemem tego świata. Ale Bóg jest sprzeczny z systemem tego świata. Bóg do ciebie mówi, nie bój się i nie lękaj. Cały czas. Ja coś ci powiem. Ja wolę się pomylić w biegu, rozumiesz, niż nie zrobić czegoś siedząc. Ja się wolę pomylić w biegu. Ja w ogóle wierzę w to, co przeczytałem wam w księdze Izajasza, że on mnie chroni. Ja w ogóle wierzę w to. Ja jestem Pawłowy, bardzo Pawłowy jestem. Paweł biegł jak przecinak, a jak się pomylił, to Chrystus go zatrzymał. Poleciał gdzieś do Bityni głosić, nie znam, ale Duch Chrystusa go zatrzymał. Ja mówię, to dobrze, to Panie, ja wybieram tą opcję. Bo są dwie opcje. Jedna to jest taka, że siedzimy na tyłkach i czekamy, aż Pan nas poprowadzi. I druga opcja to jest taka, że rozpędzamy się i czekamy, aż Pan nas zatrzyma. Ja wybrałem tą drugą opcję, bo ta druga opcja, ona bardzo pasuje do mojego serca. Bo to jest takie Pawłowe i to jest takie Chrystusowe. Rozumiecie? Ja nigdy nie słyszałem u Jezusa sformułowań uważajcie na to, uważajcie na tamto. On jaki mówi, żeby uważać na coś tylko na religię. Tak, on mówi, uważajcie, co tam faryzeusze mówią, to tam. Tak, to uważajcie. On torpedował elitę w ogóle, tak? Elitę w ogóle religijną. To on to torpedował. Ale tak to mówił, nie bójcie się, tak? To nie bójcie się, dzieci moje, nie bój się, mała trzutko. Ojcu się upodobało, dać wam królestwo. W ogóle wiesz, kilkanaście osób. Zobacz, 12 osób, tak? No dobrze, niech ich będzie ze 30, tam bierzemy te dziewczyny, co tam z nimi były, to całą tą ekipę tam, no ze 30 osób ich tam się hasa. Tam ze 120 to oni na końcu ich było, tak? Tak? I teraz, zobaczcie, oni się gromadzą wokół niego, wokół takiego rebelianta, tak? Który w ogóle mówi rzeczy przeciwne temu, co ten świat proponuje, tak? Mówi, nie bój się, nie lękaj, dawaj choć uzdrowimy kogoś, dawaj choć uwolnimy od demonów, tak? Idę do ojca, pójdziecie ze mną, droga do nieba otwarta. Oni cały czas takie, a oni patrzą na niego i mówią, nie no w ogóle, no facet albo jest wariat, albo wie co mówi. On się nie boi tego. Nie boi się tego. Jaki on im daje przykład? On im daje przykład, tak? Panowania nad lękiem. Ale patrz dalej. W księdze Hioba, w 24 rozdziale, 17 wersecie. 24 rozdział, 17 werset. Bo dla nich mrok jest porankiem, gdyż ze strachami ciemnej nocy są obeznani. Strach uzależnia człowieka. Wiecie, to jest w ogóle depresja. To są stany depresyjne. Stany depresyjne polegają na tym, że mrok jest porankiem. To mrok jest porankiem. Dla człowieka, który ma depresję, wszystko jest w ciemnych barwach. Obojętnie co się dzieje, nawet pozytywnego w życiu, to człowiek, który funkcjonuje w depresji, w jakichkolwiek stanach lękowych, tak? To dla niego jest zawsze coś za małe, za krótkie, za słabe, za cienkie. Rozumiecie?
Dlaczego? Bo to jest człowiek wylękniony, to jest człowiek, który boi się własnego cienia. On jest obeznany, obeznany. Tutaj jest napisane, że są obeznani ze strachami ciemnej nocy. Czyli w ogóle ludzie, którzy chodzą w lękach, to oni mają już kulturę lękową, charakter lękowy. Rozumiecie, o co chodzi? Teraz przepchnij tego człowieka dalej. I na przykład ja do ludzi w kościele mówię, ludzie, uczymy się krok po kroku iść, chodzić na swoje, jeżeli chodzi o biznes. Tak. Uczymy się wychodzić z etatów. Uczymy się. Jakie? Rozumiecie? To są nowe rzeczy, bo my nie mówimy do ludzi, cieszę się z tego, że pracujesz. Jest super, pracujesz, pracuj bardzo dobrze, ale docelowo jesteś sługą Bożym. Szukaj swojego biznesu, żebyś mógł się po prostu rozwijać. Tak? Żebyś nie był uzależniony. I coraz więcej ludzi staje przed wyborami, gdzie rozumieją, że oni się boją tego. Tak? Boją się. Oni się boją różnych rzeczy. Dlaczego się boją? Bo to się stało kulturą u nich. Mnie zawsze w domu uczono, że nie ruszaj gówna po śmierci. No. Jak widzisz gdzieś awanturę, przejdź na drugą stronę. To mnie tak uczono w domu. Całe życie mnie tego uczono. Mnie nigdy nikt nie... No dziadek jedyny, co był taki Antek, po którym podobno dziedziczyłem temperament, on w ogóle uczył mnie jakichś takich życiowych rzeczy. On mnie zawsze uczył, siadał ze mną i mówił, wnucuś, pamiętaj, jak ktoś tu zacznie, to od razu go kopnij w jaja. Na początek. On od małego mnie tego uczył. Mówi, to najważniejsze, pamiętaj. Tak? To najważniejsze. A dziadek był odważny człowiek. To był taki odważny człowiek. On jak się skończyła wojna, jak komuniści objęli w ogóle władzę, dziadek się nie zgodził z tym. Mówi, absolutnie. I do Leśnych poszedł. Tak? Ja w ogóle, i on kupę lat przesiedział, to w więzieniu za Bieruta, nie? Tak. Postrzelili go, babcie tak UB skopało, że poroniła, rozumiecie? Bo dziadek się w ogóle nie zgadzał z systemem, prosty człowiek, tak? A on mówi, absolutnie, a dlaczego ja mam się tutaj poddać temu, nie? Ja nie mam takiego w ogóle, wiesz, nie? To było, on to robił na sposób światowy, to było, ale tam przynajmniej był jakiś potencjał odwagi. To ja wolałem sobie jego przypominać w życiu, niż ludzi, którzy bez przerwy mi tłumaczyli, jak w życiu jest trudno i jak trzeba uważać. Prawda? Ja się zacząłem obeznawać ze strachami ciemnej nocy. Ja w ogóle to się zaczęło stawać w pewnym momencie jakąś częścią mojego charakteru. Zrozum, lęk się staje częścią charakteru człowieka. Potem mamy lękowe decyzje, potem mamy lękowe pomysły. I się w ogóle kończysz się tam, gdzie cię lęk ogranicza, kończysz się. Mm. Ktoś ci mówi na przykład, w ogóle możesz tam pojechać, a ty nie mogę. Możesz to zrobić, nie mogę. Wiesz, o co chodzi? Nie mogę. No nie mogę tego zrobić. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy naszą służbę, nasze drogi się z Norbertem zeszły i on... Lata więzienia, parę klas szkoły gdzieś specjalnej pogrążonej i tak naprawdę pierwszą książkę, którą wszyscy zaczął czytać, to Biblia. Rozumiesz? I teraz on... I zaczynamy budować coś razem. Razem zaczynamy ten... Ja do niego któregoś razu mówię, Norbert, ty byś firmę założył. A on tak ze mną usiadł i mówi do mnie tak. Ja mam firmę założyć? Ja? No jak firmę założyć? Czy w ogóle nic nie mam? Ja nic nie wiem. Tak? Nic. Lata więzienia, w ogóle, ja mówię, Norbert, to dobrze, byś firmę założył, ty byś, mówię, poszedł do urzędu, wziął dokumenty, to ci to finansowanie dadzą z Unii Europejskiej, to ty firmę założysz. On wziął te dokumenty, rok leżały u niego dokumenty, rok. On rok czasu przewalczał tam, on po roku czasu wziął, wypełnił te dokumenty, słuchajcie. On złamał, pewną rzecz złamał w sobie, pewien system lękowy złamał. Poszedł je złożył do urzędu, jako jedyny w regionie dostał dofinansowanie. Wy byście nie chcieli zobaczyć jego biznesplanu, jaki on napisał. On napisał biznesplan, proszę ciebie. No to z tym biznesplanem go zaniósł, proszę ciebie. On jedyny dostał dofinansowanie, człowieku. On otworzył firmę, dzisiaj zatrudniają ludzi. Dzisiaj człowiek, on jest biznesmenem. Dlaczego? On przełamał pewną formułę, która w jego charakterze powstała. Lęk ogranicza cię. Jest jak niski sufit.
Ty się z tym obeznałeś, to jest dla ciebie normalne. O, tak normalnie się żyje. Się tak normalnie żyje, że się wiąże koniec z końcem. Normalnie się żyje, że poranek jest mrokiem. Normalnie się tak żyje. Tak się nie żyje normalnie. To nie jest chrystusowość. To jest satanizm. Rozumiecie? To tak diabeł chce. Diabeł chce, żebyś był malutki, wylękniony, załamany. Rozumiesz, o co chodzi? Żebyś nie pamiętał, jaki potencjał jest w tobie. Żebyś zapomniał, że jesteś synem. Żebyś zapomniał, że Bóg cię chroni. Żebyś zapomniał o tym, że masz wszystko, wszystko, co jest ci potrzebne do życia. Wszystko! Drugi list Piotra. Co masz? Wszystko! A ludzie mówią, tego mi brak, tego mi brak. Ja mówię, zastrzel się. Ciągle ci czegoś brak. Wierzysz w ten drugi list Piotra? A ja tak czuję. A mówię, mnie to gówno obchodzi. Co ty czujesz? Bo ja wierzę słowu. Tu jest napisane, że mam wszystko. Jak mam wszystko, to teraz ja się do tego co? Dogrzebię. Ja będę wierzył. Będę robił kroki wiary. Będę występował przeciwko lękom. Strach uzależnia człowieka. Tworzy kulturę całą. Ludzie żyją w jego ścisku. Rozumiecie? Żyją w ścisku. W ścisku. Są ściśnięci. I nie chcą z tym nic zrobić. Nie chcą. Przyzwyczajają się do ciemności. Przyzwyczajają się do niepowodzenia i do zgryzoty. Oni się przyzwyczajają. Przyzwyczajają się. Nie możesz się przyzwyczaić do lęku. Jeżeli jest w twoim życiu lęk, to nie wolno ci się do niego przyzwyczaić. Musisz ten lęk nazwać swoim wrogiem. Musisz nazwać wrogiem każdy strach w twoim życiu. Bo nienawidzę tego, Panie Boże mój. Przeklinam to, Panie Boże mój. Choroby, bieda i problemy stają się chlebem powszednim dla ludzi, którzy są w lękach. Rozumiecie? Chlebem powszednim. A! Co choruje, co tam do tego choruje? Wszyscy chorują. Ludzie, nie mam pieniędzy, a ludzie też nie mają pieniędzy. A, rozpada mi się tam małżeństwo, wszystkim się rozpada, to mi się też może rozpaść. A, tam, co to tam? Nikogo nie znalazłem, czy nie znalazłem? Tam. Po co mnie ktoś? Tak? To w ogóle jest nieprawda. Prawda jest taka, że jesteś powołany do tego, żeby być szczęśliwym w 100%. Szczęśliwym, zdrowym, zaopatrzonym, będącym człowiekiem wpływu, realnie reagującym na rzeczywistość. O to chodzi diabłu, żebyś tak w ogóle myślał, że to jest coś, co jest jakby częścią twojego życia, to jest normalne. Człowiek zatopiony w kulturze strachu zatraca wizję swojego powołania. Zatraca ją. To ona traci ją z oczu. To w ogóle jest ciemność. Ja często ludzi pytam po prostu, co widzisz? W ogóle nic nie widzę. Nic nie widzę, bo cię strach za ciebie. Wycofują się w różnego rodzaju kalectwa życiowe. Tak? Się wycofują w kalectwa. A w kościołach się kalectwo uznaje za normalną rzecz. Mówi się, a w porządku. A na przykład my do ludzi mówimy, nie w porządku. Bo ja nie mam w ogóle żadnej wewnętrznej zgody na to, żeby żył w tym kalectwie. Przecież Bóg jest miłością, który ojciec chce, żeby jego dziecko w kalectwie żyło. Żaden. Który ojciec by chciał, żeby jego dziecko żyło w ciągłych lękach, w obłędzie jakimś lękowym. W trenach 3.4.17 trena, są treny, lamentacje jeremiaszowe. Też był ciekawy artysta ten Jeremiasz. Lamentujący prorok, lamentacje napisał później. Treny 3.47. Jest napisane tak. Naszym udziałem stały się strach i grób, spustoszenie i zagłada. Strach zmienia wiarę w zwątpienie. Rozumiesz, co robi strach w twoim życiu? Zmienia wiarę w zwątpienie. A to prowadzi do różnych form śmierci. Coś umierać zaczyna. I teraz spójrz. Zobacz, jaka jest głębia destrukcji strachu. Ale zobacz, list do Hebrajczyków, drugi rozdział.
pokazuje stan, który jest stanem, od którego my zaczęliśmy. I to wybrajcie go 2, 12, 15. Mówiąc, będę opowiadał imię Twoje, braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w nim pokładać będą i znowu oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jezus dokumentnie zniwelował podstawę strachu. Jeżeli odczuwasz strach, jeżeli odczuwasz go, to ty musisz zacząć opierać się na prawdzie, a nie na tym, co czujesz. Jeżeli idziesz w jakąś stronę życia i odczuwasz strach, to pierwsza rzecz, którą robisz, to zaczynasz proklamować prawdę. Jezus zwyciężył tego, który trzymał mnie w lęku. Nie boję się i nie lękam. Bo Jezus to już zrobił. Ja nie muszę tego robić. Ja nie muszę zwalczać strachu. Ja teraz proklamuję prawdę Bożą w to miejsce, które wali we mnie strachem. Jezus zniszczył diabła. Diabła, który jest autorem wszelkiego strachu. W ogóle Bóg wiecie, że nie jest autorem żadnego strachu. Absolutnie. Bóg jest Bogiem instynktów, tak? Które są wmontowane w nasz organizm, które nam dają informacje zbliżone do formuły strachu. To znaczy, że jeżeli ustaniesz na 11 piętrze i będziesz, spojrzysz w dół i odczuwasz dyskomfort przed skokiem, tak? To to jest coś, co wmontował w ciebie Bóg. Ale to nie jest strach. To nie strach. Rozumiesz? Tego się tak nie łączy. Tak? To, że nie chcesz włożyć ręki w ogień, to nie znaczy, że ty się boisz włożyć ręki w ogień. Tylko ty masz instynkt samozachowawczy, tak? Włożony w twoją fizjologię przez Boga. Więc to są tego typu sprawy. Tak? Natomiast strach to jest coś, co paraliżuje. I coś, co paraliżuje, ty musisz uznać za wroga. No. I to ty musisz to zrobić, słuchaj. To tylko nikt za ciebie nie zrobi. Ludzie do mnie często przychodzą i oni na przykład oczekują, że się zrobi coś, że oni się przestaną bać. Ja mówię, ty, ja ci powiem, jak to zrobić, ale musisz to zrobić sam, bo ja też to musiałem zrobić sam, bo to każdy musi zrobić sam. Ze strachem trzeba stanąć twarzą w twarz. I powiedzieć, nie boję się ciebie. Nie boję się ciebie. Nie boję się ciebie. Nie boję się ciebie. W Psalmie 27, 1, 3 jest napisane jasno, że nie musimy się bać. Nie musimy. Absolutnie nie musimy się bać. Bóg jest po mojej i po twojej stronie. Zacznij te rzeczy wkładać do siebie do głowy. Jesteś absolutnie zabezpieczony. Absolutnie. W księdze Jakuba, w liście Jakuba 4,7 jest napisane, aby poddać się Bogu i przeciwstawić się diabłu. Jeżeli łączysz ze sobą te dwie rzeczy, całym sercem poddajesz się Bożym prawdom i jednocześnie uderzasz w diabła, to musi puścić, lęk musi puścić, rozumiesz? On musi puścić. Jeżeli w twoim życiu namierzysz jakieś lęki, to zacznij, myśląc o tych lękach, zbliżać się do Boga, ogłaszając Jego Słowo, mówiąc: Jezus, Ty pokonałeś diabła, Ty rozwaliłeś system lękowy, nie boję się, nie lękam. I jednocześnie, tak, zacznij mówić do diabła: odejdź ode mnie, nie masz nade mną władzy, odsuń się, nie masz żadnego prawa do mojego umysłu, nie masz prawa do emocji, nie masz prawa do ciała, won! Kiedy zobaczysz, że myślisz lękowo, wspominasz rzeczy lękowo, to musisz tak samo przeciwko temu wystąpić. Słowem, nie myślą. Rozumiesz? Słowem. Mów do twoich lękliwych myśli. Mów. Jeżeli przyjdzie ci do głowy coś, co jest lękliwe, wystąp przeciwko temu jako przeciwko atakowi samego Lucyfera. Tak to zrób. Nie mów, że to malutkie jest. Nie pielęgnuj też lęków w sobie. W księdze Hioba jest napisane, przyszło na bezbożnego to, czego się bał. Wielu z was opowiadałem, niektórym nie. To, co miała moja żona. Moja żona miała fobię, jeżeli chodzi o szczura. Bo się wychowała w domu, gdzie było dużo szczurów. Jak jej kazała matka chodzić z praniem na... I koty były. Koty i szczury w tym domu.
Jak jej kazała chodzić z praniem na górę, tam wieszać, to tam koty na nią skakały. A jak do piwnicy kazali jej schodzić, to tam były szczury. Moja żona miała fobię na poncie kotów i szczurów. Bo kot jej kiedyś na głowę skoczył, bo szczur, coś tamtego, rozumiecie? A największy strach miała w swojej wyobraźni zorganizowany w ten sposób, że kiedyś będzie siedziała na sedesie i szczur tamtędy wyjdzie i ją ugryzie w tyłek. I ona od dziecka takie coś sobie pielęgnowała. I parę lat temu byliśmy na takiej dużej ewangelizacji w centrum Warszawy. I jak to dopiero głosiłem kazanie do ludzi, ludzie do Jezusa przychodzili, a potem poszliśmy do Pizzy Hut tam na Starówce sobie coś jeść. I ona poszła do toalety człowieku, żeby zrobić siku. I w pewnym momencie krzyk człowieku na całe te Pizza Hut, tak? Wyleciała z majtkami spuszczonymi do połowy, przy ciebie dokładnie tak samo, jak się bała przez lata ten szczur tam wylazł, zaczął ją smyrać od spodu, tak? A w jej głowie tylko ten werset z tego, z Hioba. I przyszło na bezbożnika to, czego się bał. Ściągnęła to. Rozumiecie, co lęk robi? Pielęgnowany system lękowy, on zaczyna generować rzeczywistość. I pojawiają się w twoim życiu ludzie, którzy cię niszczą, sytuacje, które cię niszczą, problemy, które cię niszczą. Kto to ściągnął? Twój strach! Przez lata pielęgnowany. To działa jak wielka lina. Jak przesłuchacie mojego głoszenia na temat, jak to było? O tym, że istnieje, w ogóle, że w ogóle rozumiecie o tym, że w świecie istnieje prawo przyciągania. Prawo przyciągania, takie jest. Wiecie, że jest prawo przyciągania. O prawie przyciągania, w ogóle my przyciągamy te rzeczy, rozumiecie? My je przyciągamy. Co ja wam powiem o w ogóle materii, o rzeczywistości. To jest w ogóle naukowo udowodnienie, bo to jest fizyka kwantowa chyba. Czyli jak nie zwracasz uwagi, w ogóle nie zwracasz uwagi na jakąś rzeczywistość. To ona jest chaotyczna. Ale kiedy zwracasz na nią uwagę, to ona się organizuje. Materia się organizuje, rozumiecie takie coś? To jest trudne. W chrześcijaństwie to w ogóle się ludziom to w głowie nie mieści. Ja mówię, ty, ale to jest nauka już, nauka. Ja już ci nie mówię o wierze, o nauce ci mówię. To naukowcy zbadali dawno temu. Rozumiesz? Że w ogóle, kiedy nie zwracasz na coś uwagi, to sobie to wszystko tak chodzi, ale tylko zwróć uwagę. Na przykład kobieta, dajmy na to, chodzi z takim ciągłym myśleniem, że ktoś ją zgwałci. Przecież ją zgwałci wreszcie ktoś. Wcześniej czy później. A jak ją nie zgwałci, to przynajmniej dostanie w łeb. A jak nie dostanie w łeb, to w związek wejdzie jakiś taki, że będzie miała jakiegoś chama, co ją będzie źle traktował. Dlaczego tak ma? Bo przez lata takie coś ona sobie wyprodukowała. Ona cały czas to uwalniała z siebie. Ja ludziom tłumaczę, ludzie, to się łączy, to przyciąga. Słowo Boże mówi właśnie, że wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Rozumiesz? Zasiejesz żyto, rośnie żyto. Zasiejesz pszenicę, rośnie pszenica. Jak ty w ogóle cały czas uwalniasz lęki, to w ogóle to przyciąga do ciebie. Rozumiesz rzeczywistość? Do mojej żony szczura przyciągnęło. Człowieku. Ona wyszła do walki z tym. Rozumiesz? Pomodliła się do Boga. Powiedziała, Panie, ja tak nie chcę. I szybciutko mój brat jechał na wakacje w tym czasie, zadzwonił do nas i mówi, czy nie weźmiemy dwóch szczurów do opieki. Agata mówi, oczywiście, że weźmiemy. I dwa szczury do domu wjechały. Rozumiesz? Z kotem było podobnie, 7 lat temu po prostu. Pomodliła się, 80 km wracaliśmy do Gniezna, bo tam usługę mieliśmy do pastora do domu po kota. Przywieźliśmy kota do domu. Tak? Ona połamała to wszystko. Lęk nienawidzi konfrontacji. Jak zadziałasz inaczej, odwrotnie, tak, to zaczynasz wybijać diabłu zęby. Jeżeli lęk mówi do ciebie, nie rób tego, tak, to właśnie ty to zrób. Zbliż się do Boga, przeciwstaw się diabłu, a następnie zrób to dokładnie tak, jak ci lęk mówił, żebyś nie robił. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Rozumiecie? Mnie diabeł już nie bardzo straszy. Słowo honoru. Ja zobaczyłem na dzisiaj, naprawdę daję wam świadectwo. Ja nawet dzisiaj mam, ja odczuwam lęki, bo przychodzą te lęki. Ja oczywiście je odpycham i to nie jest już dla mnie problem. Ale muszę wam powiedzieć z czystym sumieniem, że już bardzo mało nawet przychodzi lęków. Takich, że w ogóle takich dotknięć emocjonalnych, lękowych. Ja kiedyś rozmawiałem o tym z Bogiem i
Duch Święty mi powiedział, bo on wie, że ty temu nie ulegasz, już jakby ty nie jesteś dla niego atrakcyjna postać. Bo to jest w ogóle nieprawda, że diabeł to jest jakaś taka, taki coś, co nam się mści na tobie. W ogóle jemu to w głowie nie jest, że się mści na tobie. On szuka słabej gazeli. W ogóle diabeł w ogóle nie atakuje silnych jednostek, rozumiecie? Diabeł szuka słabych punktów, słabych punktów, słabych punktów. Dlatego święty Piotr o tym mówi, tak? Że jeżeli ty prawidłowo idziesz drogą pańską, rozumiesz? To nigdy się nie potkniesz. Ty, co to są za słowa? Nigdy się nie potkniesz. W ogóle. O tym się mało głosi w kościele, że ty się nigdy nie potkniesz. Raczej się mówi, uważaj, żebyś się nie potknął. Bądź ostrożny, bracie, siostro. Wyluzuj, wyhamuj. Do mnie, człowieku, większość pastorów w Polsce mówiła, wyhamuj, Artur, uspokój się, bracie. A ja mówię, nie uspokoję się, jeszcze się bardziej nakręcę. Ja się nie zamierzam uspokajać. Ja się nie zamierzam uspokajać, bo ja nie chcę się uspokoić. Bo dla mnie uspokojenie się oznacza wycofanie z systemu prawdy, tak? To jest dla mnie wycofanie się z systemu prawdy. Ale chcę, żebyś zrozumiał, co ty posiadasz, jak ty możesz sobie tym zarządzać. Jak możesz tym zarządzać. Widzisz człowieka i odczuwasz lęk przed kontaktem z nim, zgadnij, co zrób. Idź do człowieka. Idź do człowieka, powiedz, co to jestem. Boisz się coś komuś powiedzieć, tak? Zbliż się do Boga, przeciwstaw cię diabłu, heja do człowieka. Stań, spójrz mu prosto w oczy i powiedz, sprawy są takie, takie i takie. Czy możesz przy tym drżeć? Drżyj! Co cię obchodzi twój układ, proszę cię, psychofizyczny? A niech tam wszystko lata w tobie. To, że wszystko w tobie lata, to nie jest żadnym dowodem na to, że nie jesteś odważny. Bo odwaga jest w twoim, co? Zachowaniu. Byliśmy teraz na ewangelizacji takiej dużej na ulicy i tam ktoś głosi Ewangelię, ja się tak patrzę, taki artysta. Rozebrał się już do połowy, chodzi taki, wiesz, taki. I tam krzyczy. Idę do niego. Od razu go, jak go widzę, od razu idę do niego. Tutaj nic nie chcę głoszą. Idę do niego i tak ustałem, podchodzę do niego i tak ustałem od niego ze 20 cm, zacząłem mu w oczy patrzeć. I on w ogóle tak. Naprawdę w to wierzysz? Do mnie mówi. Ja mówię, no. On mówi, szacun. Mieliśmy, jakie my mieliśmy z niego ubaw, z tego gościa, rozumiesz? W ogóle diabeł bez zębów, który zachodzi. Śmieliśmy się. Chodził potem, wiesz, tańczył w ogóle, a ja chodziłem z mikrofonem, mówię, o tak, mówię, nawet diabeł wielbi Boga. Mówię, tańczy jak mu zagramy. Hej, ja mówię, rozumiesz, a on tańczył, człowieku na środku, to pofilmowane wszystko jest. Na końcu jeszcze zdjął spodnie, pokazał tyłek, ja mówię, pięknie, gdzie pupa w telewizji. Człowieku. Rozumiesz? Mówię, zrobiłeś się pajaca na oczach, mówię, setek tysięcy ludzi, o. Takie mówię w ogóle. Agata się do niego podeszła, mówi, jesteś odrzucony, człowieku. Potrzebujesz pomocy, pomodlić się od ciebie, chłopie. On mówi, tak. W ogóle, wiesz. Odwaga. To jest twoje drugie imię, rozumiesz? Przestań się roztkliwiać na tym, że ty masz w emocjach jakieś lęki. Zobacz, kim ty jesteś i co ty posiadasz. Przestań mówić, że się boisz. Zacznij mówić, nie boję się i nie lękam. Jestem mężny i dzielny. Zacznij powtarzać po Bogu. Zacznij mówić, dam radę to zrobić. Skończę tą szkołę, założę tą firmę, pójdę do tej pracy, pójdę do tej dziewczyny i powiem, że ją kocham. Pójdę do tego faceta i też powiem, że go kocham. W jakimś czasie w kościele u nas z taką dziewczyną kiedyś rozmawiałem i ona mówi, bo mi się ten chłopak podoba. Ja mówię, to idź mu powiedz, że on ci się podoba. Ona mówi, no jak, ale ja jestem dziewczyną. Ja mówię, ale to z czym masz problem, że jesteś dziewczyną? Mówię, nie czytasz księgi Izajasza? Jest napisane jak wół. Oto czy nie rzecz nową. Panna się zaleca do mężczyzny. W ogóle, ona się patrzy. Ja mówię, idź, mówię, no człowieku, no widzisz, że on jest taki niemrawy do końca, no to ty go poderwij. No zrób coś po ludzku jak trzeba. Nie bój się, czego ty się boisz? Mówię, czego ty się boisz? Zrób ruch! Ruch. Lęk to wasz wróg.
To są demoniczne siły. Być może to weszło w kulturę twojego życia. Być może tego się nauczyłeś. Nauczyłeś się po prostu bać. Nauczyłeś się funkcjonować w systemie lęku. Być może. Może tak masz. Może masz kulturę lęku. Tak? To nie wstyd. Zapraszam do pokuty. Przyjdź przed Boga dzisiaj. Powiedz: Panie Boże, boję się. Mam takie coś. Ale w ogóle, Boże, ja się z tym nie zgadzam. Ja wychodzę dzisiaj w imieniu Jezusa na wojnę przeciwko każdemu lękowi. Każdemu lękowi. Nie będę się roztkliwiał nad moimi lękami. Nie zostawię suchej nitki na diable. Boże, Ty dałeś mi wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Boże, Ty jesteś Bogiem odwagi. Jezus, Ty, który poszedłeś na krzyż i przez wiarę wstałeś z martwych, Ty jesteś teraz we mnie. On nie jest gdzieś daleko, On siedzi tu. Ty się nie modlisz do Boga tam, tylko do Boga tu. To jest wielka różnica. Rozumiesz? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to nie jest modlitwa Nowego Przymierza. To w ogóle nie módl się tą modlitwą, bo po co? Tak? Mów: Ojcze nasz, który jesteś we mnie. Rozumiesz? W ogóle zacznij myśleć konstruktywnie. Tak jak mówi Pismo. W ogóle zacznij widzieć, o co tu chodzi. Zjednoczony z Bogiem na zawsze. Z odważnym, potężnym, silnym Bogiem. Tak? Wiesz w ogóle, że po cokolwiek w życiu się nie możesz to zyskać? Wiesz, że twoje oczy mogą się otworzyć na takie przestrzenie, które są wpisane w twoje powołanie? A których dzisiaj nawet nie widzisz? Bo ja też nie widzę. Ja to, co robię dzisiaj, to ja nie widziałem tego jeszcze wiele lat temu, bo ja się bałem. Okej? Okay? Ja się bałem. Ja nie widziałem. A dzisiaj nie boję się marzyć. A dzisiaj nie boję się iść do przodu. Nie boję się tego. Czuję się bezpieczny. Buduj swoje poczucie bezpieczeństwa związane z tym, że Cię Bóg bardzo kocha. Rozważaj to, rozmyślaj o tym. Że On Cię chroni, zabezpiecza, że On włożył swój potencjał w Ciebie, że On chce dla Ciebie jak najlepiej, że On Cię powołał po imieniu, że On nie uważa Ciebie za część tłumu. Ty nie jesteś część tłumu jakiegoś. Rozumiesz? Najpierw jesteś Ty i Bóg, Ty i Bóg, Ty i Bóg. Ty idziesz do komory swojej, zaczynasz się modlić, tak? To Ty w ogóle zaczynasz dotykać Jego serca, On zaczyna dotykać swojego serca. Niech prawda stanie się number one dla Ciebie. Nie bój się, proszę Cię. Ja wiem, że to brzmi w taki sposób pompatyczny może, ale to jest w ogóle, to jest prawda. Rozumiecie, ludzie? To prawda jest. To prawda. Ja się pokochałem. Zobaczyłem w ogóle, jak On mnie kocha, to ja się mogę kochać. To ja się poczułem bardzo bezpieczny w tym wszystkim. Bardzo. Nie potrzebuję Cię opinii, bazować na opinii ludzkiej, nie szukam poparcia, nie szukam zwrotek, jak tam było, dobrze było, czy źle było, a jak mnie tam ludzie widzieli. Nie wiem, jak mnie kto widział. Ja nie wiem. Jeden mnie uważa za fajnego człowieka, drugi mnie za antychrysta uważa. To każdy co uważa. Ja nie wiem. Ja wiem, że Bóg mnie kocha. Ja wiem, że Bóg mnie chroni. Ja wiem, jaki mam potencjał Boży. Ja to wiem. Dlatego nabrałem, zacząłem jakby zmieniać moją kulturę. Z kultury lękowej, która była, na kulturę odwagi. No. I o to chcę Cię prosić, żebyś tak zaczął robić. I wiesz, modlitwą pewne rzeczy zrobimy. Jak się teraz będziemy modlić, ja położę na Was ręce. I na pewno będziecie z tego skorzystacie. Ale to jest część. To jest część, bo to namaszczenie, ono Wam usłuży, ale będziecie musieli zacząć występować jak ja i każdy inny człowiek, który zaczął zwyciężać twarzą w twarz z lękiem. No. A i zwyciężycie, no. Zwyciężycie, ludzie. Zwyciężycie. Bo w ogóle nie, Ty nie masz wpisane w Twoje powołanie porażki żadnej. Tam nie ma, że uda Ci się, idź moje dziecko, może Ci się uda, tak? Bierze Bóg Mojżesza, mówi: Mojżeszu, mówi, jest 80%, że w ogóle dojdziesz do Kananu, 20%, że Cię szlak trafi po drodze. Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Tego nie ma w Biblii napisanego, tak? On w ogóle mówi: Mojżeszu, wstawaj, tak? Idź po ludzi, wyjdźcie z Egiptu, zapraszam do Kananu, tak? I koniec. Tam nie ma w ogóle takiego, wiesz, wprowadzania jakiegoś takiej myśli lękowej. Wyjdź, ale. Tak? Bóg taki nie jest.
Bóg nie mówi do ciebie, zrób coś, ale. On jakby nie daje, oczywiście tam jest plan B, C, D, w ogóle jest dużo planów ratunkowych, tak? Ale to nie o to chodzi w chodzeniu z Bogiem, bo nie o to chodzi, uwierzcie mi, żeby Bóg nas ratował. To w ogóle chodzi o to, żebyśmy w ogóle tak się rozwijali, tak? Żeby iść przez życie z tym Bogiem jak pług. I nieważne jaki masz charakter, nieważne czy jesteś bardziej taki miękki, czy bardziej twardy, bo to w ogóle nie ma znaczenia. Bo u nas w Warszawie widzimy naprawdę ludzi, którzy mają bardzo delikatne usposobienia, a są dzisiaj tytanami odwagi. Do mnie zaczęła przychodzić na spotkania rok temu pewna kobieta, która była mega delikatną osobowością w ogóle, mega delikatną. Miała bardzo dużo różnych w ogóle warowni. Ale przychodziła z takim zeszytem, jak Jadzia ma, taki zeszyt przynosiła, długopisik, i ona była tak wierna w tym, i ona realizowała punkt po punkcie. I na kolejne spotkanie, gdy przychodziła, tak, to siadała ze mną i mówi: Artur, już wzięłam kredyt na mieszkanie, bo ona mieszkała u rodziców. Przychodziła na następne. Artur, zapisałam się na prawo jazdy. Artur, ja wznowiłam studia. Ja mówię, dobrze. Po jakichś 6 miesiącach dostaję filmy, które są na ewangelizacjach, patrzę, a ona stoi z mikrofonem na środku ulicy i głosi Chrystusa. Rozumiecie? Ona taka była, taka. Ona się bała własnego cienia. Była niepewna wszystkiego. Tak? A więc nie ma znaczenia, jakie masz usposobienie. Ma znaczenie to, czy ty uwierzysz tym prawdom. Będziemy się teraz, pomodlimy się, i ja chciałem po prostu położyć na was ręce, żeby Duch Święty jakby pomógł wam w przełomach związanych z lękiem. Jeżeli teraz podczas modlitwy będziesz widział jakieś rzeczy związane z lękiem u ciebie, to podejmij teraz decyzję, że bierzesz na tym autorytet. Nazwij to po imieniu. Może to są lęki związane z rodziną, z pieniędzmi, z czymkolwiek. To jest nieważne, z czym to jest związane. Lęk to lęk. Rozwal to. To się nie będą rzeczy działy od razu, ale rozpoczniesz dzisiaj proces. Wstanie, proszę. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Duchu Święty, ja chcę, żeby moc Twojego Świętego Ducha przenikała dzisiaj ludzi. Ojcze, ja chcę, aby zostało powalone w ludziach, żeby została powalona każda przestrzeń strachu, lęku. Duchu Święty, Ty, który jesteś duchem odwagi, Ty, który jesteś potężnym, wielkim Bogiem. Ja chcę, żebyś teraz wpływał na ludzi. Ja chcę, żebyś wpływał na ludzi. Shemene glory, de re praise, de re Jesus. Yeshua le reprende de Jesus and de Jesus. Glory de re semene mene praise, de Lord. Duchu Święty, ja chcę, żeby ludzie widzieli. Żeby widzieli każdy problem lękowy w ich życiu. Ja chcę tego, Duchu Święty. Ja chcę, żeby odważnie podjęli teraz decyzję. Ojcze, ja wiem, że ta decyzja, czy te decyzje, one będą kluczowe, że to od tego będzie się zaczynało wszystko w ich życiu. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam każdy lęk w ludziach. Ja związuję każdą fobię. Ja w imieniu Jezusa nie zgadzam się na jakikolwiek strach w ich życiu. Duchu Święty, ja wzywam Twojego imienia Jezus nad ich umysłami, nad ich emocjami, decyzjami, nad ich ciałami. Przyjdź, Duchu Święty, teraz do każdego miejsca ich duszy i ciała. Ojcze, ja w imieniu Jezusa niweluję wszystkie lęki w nich. Ja przeklinam te lęki. Ja przeklinam każdy strach. Ja związuję demoniczną siłę króla strachów i ja nie zgadzam się na jakikolwiek wpływ demoniczny na ich życie. W imieniu Jezusa. Diable, to je przypominam, że jesteś przeklęty, że nie masz władzy nad Bożymi ludźmi. Nie masz prawa do ich duchów, duszy, ciała. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Duchu Święty, niech wypełnia ich Twoja odwaga. Niech Twoje namaszczenie ich przenika, Duchu Święty. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Duchu Święty, wypełnia ich. Wypełnia Twoją obecnością.
wypełnię Twoją obecnością. Ja niweluję wszystkie męki w nich. Niweluję wszelki strach w nich. W imieniu Jezusa. Duchu Święty, Ty, który ich powołałeś, który ich chronisz, który ich prowadzisz, Ty, który wprowadzasz ich teraz wszelką prawdę, Duchu Święty, wypełniaj. Wypełniaj, Duchu Święty. Wypełniaj, Duchu Święty. Wypełniaj, Duchu Święty. Shemene glory, dele praise, kind of the Lord, dele the Jesus. Dele praise, kind of the Lord, hokoro, loro, loro, hongo, loro, dele praise. Ojcze, w imieniu Jezusa przeklinam każdą demoniczną siłę, która wpłynęła już na stworzenie całej kultury lękowej w imieniu Jezusa Chrystusa. Przez to, co mówili ludzie, przez to, co stało się w środowisku ich życia, Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Hallelujah. Home the glory to the Christ, King of the Lord. Yeshua, the Holy the Lord, the Jesus, Jesus, Jesus. Wywyższamy Cię, Duchu Święty. Wywyższamy Cię, Duchu Święty. Wywyższamy Cię, Duchu Święty. Wywyższamy Cię, Duchu Święty. Dziękuję. Ojcze, dziękujemy Ciebie. Jezu, dziękujemy Ci. Mamy moc, by przezwyciężyć każdą formę lęku w naszym życiu.